Dzień dobry, Jolanta Zielińska. Witam Państwa bardzo serdecznie w środę 29 czerwca i zapraszam do oglądania aktualności. W Łubowie zakończono realizację projektu Ocaleni od zapomnienia o historii społeczności Łubowa. Realizatorzy projektu postarali się udokumentować historię powojennych mieszkańców Łubowa. Zebrano informacje m.in. o działalności Straży Pożarnej, Klubu Sportowego, a także o innych formach aktywności pierwszych mieszkańców wsi. A że nie tylko wspomnieniami ludzie żyją, przy okazji zorganizowano festyn rodzinny na powitanie lata. To jest taka multiuroczystość. Zaczęliśmy rozpoczęciem oficjalnym, ponieważ kończymy projekt realizowany dzięki Fundacji Orlen. Pozyskany jest ten projekt z grantu Moje Miejsce na Ziemi. I to jest właśnie nasze miejsce na ziemi. Jesteśmy w Łubowie. Udało nam się pozyskać właśnie grant na realizację, właściwie kontynuację projektu, który był w zeszłym roku realizowany, ale z ramienia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łubowo. A w tym roku Koło Gospodyń Wiejskich realizuje swoją część. I tutaj właśnie za nami są dwie tablice poświęcone historii ludności po 1945 roku. Ludzie nie chcieli się sami zgłaszać, trzeba było przejść od domu do domu. Są to rozmowy ze starszymi mieszkańcami, więc po pandemii taki ten kontakt, ja myślę, że oni byli też troszkę zrażeni, ale otwierali swoje pudełka z archiwami, otwierali swoje wspomnienia i dzięki temu narodziły się bardzo ciekawe właśnie historie, które tutaj można, z którymi można się zapoznać właśnie na tych tablicach. Właśnie wszystko kręci się wokół ludzi, tak? Bo to właśnie my tworzymy miejsca, my tworzymy historię, my tworzymy wspomnienia i tworzymy też tą przyszłość, tak? Żeby nauczyć nasze dzieci, no to musimy nauczyć ich tych korzeni, tak? Bo bez korzeni drzewo się nie trzyma. Miało być skromnie, ale wyszło w Łubowie jak zawsze, także mamy festyn letni. Oczywiście nie jesteśmy jedynymi organizatorami, tak, bo jest nas za mało. Współpracujemy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który realizuje właśnie w Łubowie projekt W Rodzinie Siła, tak? I mamy właśnie tutaj te rodziny, więc moc atrakcji dzięki nim. Sołectwo Łubowo również nas wspiera logistycznie, gmina Borne-Sulinowo oraz Centrum Rekreacji, Kultury i Rekreacji w Borne-Sulinowie. Te historie, które mamy tutaj, to nie jest koniec, tak? Jest więcej. Mogę powiedzieć, że już od poniedziałku ruszam z otwarciem archiwum społecznego. Jest to program ministerialny. Nie ma takiego archiwum u nas w powiecie, więc będzie to pierwsze archiwum. Będzie takie mobilne muzeum i zaczynamy od historii Łubowa. No i wreszcie trochę popadało. Po kilku upalnych dniach, we wtorek w godzinach porannych nad miastem przeszła burza. Wyładowaniom atmosferycznym towarzyszyły opady deszczu. Padało przez około 2 godziny z większą lub mniejszą intensywnością. Znawcy tematu twierdzą, że ten bardzo potrzebny deszcz, mimo swej intensywności, był zbyt skąpy, by zniwelować braki wody w przyrodzie.
Poziom wód gruntowych jest nadal niski, a przed nami kolejne upały, które jeszcze bardziej pogłębią deficyt wody. Półkolisty pomost znajdujący się na jeziorze Trzesiecko w pobliżu wieży Bismarka jest już wyremontowany. Pomost ma już kilkanaście lat i czas zrobił swoje. Jeszcze przed sezonem, o czym informowaliśmy, zlecono wykonanie jego remontu. Po remoncie pomost zachował półkolisty kształt. Wymieniono legary, wszystkie deski i barierki. Przestrzeń pod barierkami zabezpieczono drewnianymi poprzeczkami. Odnowiony pomost będzie służył mieszkańcom przez kolejne kilkanaście lat. Już w najbliższą sobotę Szczecinek będzie miejscem największego muzycznego wydarzenia w regionie. Na placu koncertowym przy ulicy Kołobrzeskiej wystąpią znani i lubiani artyści, zdobywcy fryderyków. Czas na przedstawienie pani burmistrzu gwiazd tegorocznego wydarzenia. Na start, słuchajcie, bardzo proszę o prezentację. Tymek, tutaj cała marka mówi, słuchajcie, za siebie. Język ciała obejrzano ponad 150 milionów razy. Wielka gwiazda rapu polskiego. Oczywiście Katarzyna Nosowska. No tutaj to rekordzistka, jeżeli chodzi o fryderyki. 27 fryderyków, szanowni państwo. To nazwisko przyciągnie, tak samo jak Tymek, mnóstwo osób. Vito Bambino. No tutaj to jest nowa, młoda gwiazda. Myślę, że Marcin już tutaj chciał parę słów, proszę. Absolutny top w tej chwili. Gwiazda fryderyków tegorocznych, gwiazda męskiego grania w zeszłym roku. Medialnie bardzo mocno się rozwinął, także też znowu, tak jak pokazujemy, zobaczcie, trzy nazwiska, zupełnie różne grupy dotarcia, zupełnie inni fani, bo chodziło o to, żeby zbudować jak najszerszy line-up, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Także będzie duża różnorodność, bardzo prosimy dalej. No Mrozu, szanowni państwo, tutaj pani trzeba przedstawiać, bo jak niby to kto. Także bardzo prosimy dalej. Agnieszka Glińska, która obchodzi w tym roku 25-lecie działalności artystycznej. Ja myślę, że koncert Agnieszki Glińskiej, wielkiej gwiazdy, przyciągnie tutaj po prostu ludzi z promienia 100 km, bo do takiego obszaru chcemy dotrzeć, prawda? Nie tylko gwiazda muzyki, ale osobowość telewizyjna. I tutaj Agnieszka jest znowu magnesem dla tych, bo mamy takie dwa nazwiska, właśnie Mrozu i Chylińska, którzy są tacy bardzo szeroko postrzegani, bardzo szeroko znani. No i dlatego chodziło nam o to też, żeby ten line-up był zróżnicowany, bo tak jak Adrian powiedział, na przykład Tymek, 158 milionów odsłon na YouTubie, wyświetleń i absolutnie w swojej grupie absolutnie znana gwiazda, ale myślę, że na przykład takim 50-latkom, z całym szacunkiem dla 50-latków, może być to trochę nieznana osobowość, natomiast jak przyjdą na Chylińską, Nosowską, którą znają i lubią i posłuchają tylko, powiedzą wow. Mówię to też z własnego doświadczenia, ponieważ robiąc fryderyki nie znam wszystkich artystów, dopiero poznaję ich w trakcie i rzeczywiście, słuchajcie, ta polska scena muzyczna jest teraz w tak dobrej formie, w jakiej chyba jeszcze nie była po 89 roku. Naprawdę mamy tyle nazwisk, tyle fajnych artystów i tyle się dzieje i dlatego chcemy to właśnie pokazać na naszym festiwalu. No i co ważne, słuchajcie, skończyła się pandemia i to jest wielkie otwarcie. Artyści będą chcieli się spotkać ze wszystkimi i myślę, że każdy będzie chciał tu przyjechać. Pamiętajcie,
że biletów jest tylko 20 tysięcy, bo w regionie mieszka dużo więcej osób. Także zapraszamy. Bilety będą uruchomione. Już nie mamy, za chwilę o tym powiemy, lecimy dalej. Ralf Kamiński, no to jest, słuchajcie, nie wiem jak to Rafa przedstawić, objawienie, niesamowite zjawisko. No w tym roku właśnie otrzymał dwa Fryderyk Lee w tegorocznej właśnie edycji nagród. Bardzo prosimy dalej. Mary z Polski. No tutaj Mary to prowadziła Marcin, które Fryderyki? W tamtym roku. Mary prowadziła, tak, była prowadzącą zeszłorocznych Fryderyków. W tym roku występowała i była nominowana chyba w trzech kategoriach. Też jest, bardziej trzeba ją traktować jako człowieka instytucję, tak? Bo ona pisze, śpiewa, także jest bardzo, bardzo uzdolniona, bardzo otwarta i bardzo fajna artystka właśnie. Mamy coraz więcej artystów z takim kolorytem, wiecie, którzy oprócz tego, że śpiewają, że mają przeboje, wnoszą coś jeszcze, tak? Czyli do tej popkultury. Dlatego Mary z Polski w naszym line-upie. Tak, jest też wielką osobowością. Malik Montana, kolejna osoba, raper, słuchajcie. Ja nie wiem, czy sam Malik tutaj nie ściągnie tych 20 tysięcy osób swoim nazwiskiem. Milioner wyświetleń na YouTubie, tak bym go przedstawił, Malik Montana. Ciekawy, tajemniczy, bardzo zdecydowany i zero-jedynkowy, tak bym go określił. Tutaj mamy, szanowni państwo, pokazane, w którym dniu kto wystąpi, bo impreza się odbędzie 2 i 3 lipca i 2 w sobotę wystąpi Tymek Nosowska, Vito Bambino Mrozu, w niedzielę Agnieszka Wlińska, Malik Montana, Ralf Kamiński i Mary z Polski. W sobotę i niedzielę, ze względu na odbywającą się na placu koncertowym imprezę masową, spodziewane są utrudnienia w ruchu drogowym na odcinku drogi wojewódzkiej 172 w Szczecinku, pomiędzy rondem przy Kościele Miłosierdzia Bożego przy ulicy Kołobrzeskiej, a rondem generalskim łączącym ulicę Karlińską z ulicą Kołobrzeską. W godzinach od 17 do 1 w nocy odcinek ten w sobotę i niedzielę będzie zamykany dla ruchu kołowego. Kilkudziesięciu miłośników lotek w minioną sobotę rywalizowało w hali szkoły nr 5 w drugiej edycji Grand Prix Szczecinka w badmintonie. Rywalizacja toczyła się w 11 kategoriach. Pod siatką stanęli zawodnicy ze Szczecinka i województw ościennych. Zawody zorganizował klub Badmaniak, dla którego było to pierwsze sprawdzenie umiejętności organizacyjnych. Jest to drugie Grand Prix Szczecinka, organizowane przez nowy klub badmintonowy w Szczecinku, który nazywa się Badmaniak, Badmaniak Szczecinek. W pierwszej części turnieju grają dzieci w trzech kategoriach, do 9 lat, do 11 i do 13, a po południu zaczynają grać dorośli. Jakie jest zainteresowanie w ogóle tą grą? Przy tych zawodach jest spore zainteresowanie. Mamy 77 zgłoszonych zawodników z takich miast jak Jastrowie, Wałcz, Sianów, Koszalin, Choszczno, Słupsk, Czersk i kilka osób z Gdy Wielkiej. O, to 4 województwa. No i oczywiście ze Szczecinka. 4 województwa. Tak. Czyli można powiedzieć, że mistrzostwa międzywojewódzkie. Można tak powiedzieć. Czy zasady gry w badmintona są podobne jak w siatkówce, w tenisie? No bardziej zbliżone do siatkówki. Gramy do 2 wygranych setów, do 21 punktów. Kto może grać? Bo tu widzę tacy i trochę więksi. Przedział wiekowy jest nieograniczony. Grają od 6-7 lat do... znam osoby, które mają po 80 lat i jeszcze grają. Odbija się lotkę taką rakietką, czy ona się różni od tej tenisowej? Na pewno wagą się różnią, tak? Lotka jest bardzo lekka, ale też bardzo szybka, tak? Różnice między piłeczką do tenisa są takie, głównie waga i prędkość. Lotka potrafi lecieć z prędkością do 400 km na godzinę. A przy serwisach w tenisie te piłeczki sięgają 200 parę kilometrów na godzinę, tak? Czyli to jest znaczna różnica prędkości. Różnica prędkości, czyli musi być też różnica w postrzeganiu, w reakcji. Tak, dokładnie, reakcja, szybkość, zwinność.
Ale to wszystko się liczy. A teraz porozmawiajmy o klubie. Klub istnieje jak długo? Klub jest młody. Istniejemy od września 2021 roku. No i cały czas się rozwijamy. Liczymy na to, że będziemy mieć nowych adeptów w szkółce. Co zdecydowało, że postanowiliście założyć klub? Zacząłem grać w badmintona 15 lat temu i zawsze chciałem po prostu stworzyć własny klub i trenować dzieci. Dużo dzieci chodzi na zajęcia do klubu? Póki co to jest jeszcze mała garstka, bo około 10 osób. Więcej mamy osób dorosłych, tak zwanych seniorów, radosnych amatorów. To już jest grupa ponad 20 osób, więc łącznie około 30 osób. Ale klub ma szansę rozwoju. Oczywiście, na to liczymy. Gdzie trenujecie, w jakie dni, kiedy się do Was można zgłaszać? Zgłaszać się można do nas przez cały rok. To czy teraz mamy przerwę wakacyjną, ale zapisy będziemy na pewno robić. Trenujemy przy ulicy Słowiańskiej, przy Szkole Społecznej, w poniedziałki i środy. Czy w czasie wakacji też będą treningi, czy przerwa? Właśnie mamy wakacje przerwę. A jeżeli ktoś mimo wakacji chciałby jednak z Wami nawiązać kontakt, to jak? Jak najbardziej, telefonicznie lub mailowo. Macie stronę internetową? Mamy stronę na Facebooku, wystarczy wpisać Badmaniak Szczecinek i na pewno znajdą do nas kontakt. To była już ostatnia informacja w dzisiejszych aktualnościach. W dalszej części programu po reklamach dowiemy się, czym zajmowały się służby mundurowe w minionym tygodniu. Kolejną pozycją w naszym programie będą archiwizje. Po porcji wspomnień zobaczymy jeszcze magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. Do zobaczenia.